Wakacje to wspaniały czas dla dzieci i młodzieży. Wtedy z pewnością nie myśli się o szkole i obowiązkach z nią związanych. Ale prawdziwy ból głowy mają rodzice, gdy dostają rozpiskę podręczników. Minęły czasy, gdy książki rodzeństwo miało po sobie. Ciągłe zmiany w podstawie programowej wymuszają tworzenie nowych podręczników czy zeszytów ćwiczeń. Jest to ogromny wydatek dla rodzica. Nawet badania przeprowadzone przez CBOS w 2011 poświadczają, że prawie 47% rodziców wydaje ponad 800 zł na dziecko przed rozpoczęciem roku szkolnego, a prawie co siódmy rodzic ponad 1500 zł. Także ta pomoc na pewno będzie rodzicom przydatna. No i ułatwi start szkolny dzieciom, szczególnie klas 1-3-4, gdzie w klasach czwartych wprowadzona jest nowa podstawa programowa, co wiąże się również z nowymi podręcznikami do tej klasy. Książki to dopiero początek wydatków. Do tego trzeba zakupić zeszyty, przybory szkolne, nie wspominając o zakupie odpowiedniego plecaka i ubrań. To wszystko daje nam dużą sumę przed 1 września. Od kilku lat w Polsce realizowany jest program Szkolna Wyprawka. W Nidzicy rodzice mają możliwość skorzystania z tej pomocy. Właściwie taki systematyczny program rządowy Wyprawka Szkolna. W tym roku jest on przeznaczony dla uczniów klas 1-4 szkoły podstawowej, a także dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, również dla uczniów niepełnosprawnych, szkół podstawowych i gimnazjum. W przypadku uczniów klas pierwszych dochód nie może przekraczać 504, w przypadkach pozostałych 456 zł. Jest to zmiana w stosunku do ubiegłego roku i to dosyć znaczna, z tego względu, że wiadomo, koszty drożeją, zmieniła się ustawa o pomocy społecznej i to z tym jest modyfikowany właściwie ten dochód. Wnioski powinno się składać do dyrektora szkoły, do której uczęszcza nasze dziecko. Podania te należy złożyć do 3 września. Część rodziców już nie marnowała czasu i takie wnioski złożyła. Również zespół szkół numer 1 takie wnioski przyjmuje, związane z pomocą finansową na zakup podręczników szkolnych. Wnioski przyjmowane są w sekretariacie szkoły do 3 września. Na dzień dzisiejszy mamy zakwalifikowane 28 osób. Obecnie jest 15 podań. Z doświadczenia wiemy, szczególnie pracownicy, którzy już mają dłuższy staż w sekretariacie, dyrektorzy, którzy pracują tutaj dłużej, że tych wniosków najwięcej spływa w ostatnim tygodniu sierpnia. No i początek, zaraz pierwsze dni września. Posłanie dziecka do szkoły to ogromny wydatek dla rodzinnego budżetu, dlatego każda pomoc finansowa czy materialna jest ogromnie ważna. Nie, przez trzy.